Witam serdecznie w kolejnym odcinku Aceranka i dzisiaj chciałbym poświęcić chwilę czasu, aby powiedzieć co nieco o takich nikomu nieznanych bohaterach wiary. Często doceniamy różnych pastorów, doceniamy różnych kaznodziejów, powołujemy się na reformatorów Kościoła. Wiele mówimy o poczytnych i rzeczywiście mądrych pisarzach chrześcijańskich. Ale musimy też pamiętać, że to nie jest pełen obraz Kościoła. A w zasadzie prawda jest taka, że to jest taki niewielki wycinek życia i służby Kościoła. Tak naprawdę tą mrówczą pracę każdego dnia wykonują ludzie bezimienni, ludzie, którzy często nawet we własnych zborach nie znajdują uznania, nie znajdują zachęty, ale wiernie i każdego dnia służą swojemu Bogu. Przeczytam pewną historię, zapewne ją znacie, ale warto ją przypomnieć przy tej okazji. Pochodzi ona z Ewangelii Mateusza z rozdziału 21 od wersu 1. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią, odwiążcie i przywieźcie mi je. A jeśli by wam kto coś rzekł, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego: powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. Poszli więc uczniowie i uczynili, jak im rozkazał Jezus. Przywiedli oślicę i źrebie i włożyli na nie szaty i posadzili go na nich. Tak relacjonuje tę historię ewangelista Mateusz. I tutaj mamy kilka niezwykłych wątków. Po pierwsze, czytamy proroctwo, które jest starym proroctwem. Wtedy, kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, bo właśnie w tym celu ta oślica miała być użyta, to proroctwo miało już około 500 lat, 600 lat. I zobaczcie, w jak niezwykły sposób Bóg sprawił, że to proroctwo się zrealizowało. Nikt nie zastanawiał się, jak to będzie, kiedy Jezus będzie wjeżdżał do Jerozolimy. Czy komuś to przyszło do głowy? Czy uczniowie zadawali sobie pytanie, skąd wziąć tego osła, tą oślicę? Jak to zrobić? Ale Bóg miał wszystko przygotowane. Bóg miał wszystko przygotowane. Nie było żadnego przypadku. Jezus powiedział do uczniów: idźcie i przyprowadźcie to zwierzę. A jeżeli ktoś was zapyta, to powiedzcie, że ja potrzebuję. I natychmiast ten człowiek pozwoli wam to zwierzę zabrać. To jest zdumiewające. Czasami się zastanawiamy, jak to jest możliwe, że jakieś dzieło Boże przetrwa. Tak sobie myślimy, że jakieś wielkie dzieło to związane jest z człowiekiem. Jak człowiek umrze, cóż pozostanie? Ale ku naszemu zdumieniu ci wielcy umierali, ale ich dzieło trwało dalej. Dlaczego? No dlatego, że Bóg to dzieło rozpoczął. I to jest ważne, żebyśmy pamiętali, że jeśli jakieś dzieło Bóg rozpoczyna, to Bóg je poprowadzi. Bóg znajdzie sobie ludzi, Bóg stworzy odpowiednie okoliczności, Bóg zadba o to, aby niczego nie brakowało w rozwoju tego dzieła. Nigdy nie bójmy się, że jakieś dzieło, które zostało zbudowane przez żywego Boga, może upaść. Bo ono nie upadnie.
upadną te dzieła, które są ludzkimi dziełami. I zresztą bardzo słusznie, bo ich po cóż miałyby trwać. Ale Boże dzieła nigdy nie upadną. Będą trwały. Na zawsze. Parę słów o tym człowieku, o którym nic nie wiemy. Inne Ewangelie mówią o ludziach, którzy byli zorientowani w tej sprawie. A więc nie jeden człowiek, ale jakby rodzina, można powiedzieć. Co to za ludzie? Nic o nich nie wiemy. Czy byli uczniami Jezusa? Też tego nie wiemy. Prawdopodobnie tak, ale tylko prawdopodobnie. Natomiast nie ulega żadnej wątpliwości, że nie byli wśród tych 12, że nie byli nawet jakoś szczególnie wspominani wśród większego grona uczniów. Po prostu gdzieś na uboczu wykonywali swoją codzienną pracę, gdzieś na uboczu prowadzili jakieś gospodarstwo, gdzieś na uboczu zajmowali się codziennymi potrzebami, prowadzili życie rodzinne, wychowywali dzieci, a przy tym wszystkim ci ludzie pozostali całkowicie wierni swojemu Bogu. Do jakiego stopnia byli wierni ci ludzie Bogu, świadczy fakt, że oni przygotowali zwierzęta, które były potrzebne, aby wypełniło się proroctwo. Ci ludzie słyszeli Boży głos. Ci ludzie wiedzieli, że to do nich Bóg mówi. I ci ludzie we właściwym czasie wszystko mieli przygotowane. Podobna historia dotyczy innych ludzi, którzy też we właściwym czasie przygotowali miejsce na wieczerzę, ostatnią wieczerzę Jezusa z uczniami. Też Jezus powiedział, idźcie i powiedzcie, że sala ma być gotowa. A człowiek nie był zdziwiony, nie był zaskoczony. I kiedy uczniowie poszli, to zobaczyli, że sala rzeczywiście jest przygotowana. Wszystko jest na miejscu. Otóż musimy zrozumieć, że Kościół to żywe ciało Jezusa Chrystusa. I kiedy posługujemy się jedynie naszymi zmysłami ludzkimi, to widzimy to, co widzimy, słyszymy to, co słyszymy, ale nie mamy wglądu w cały organizm, w całe ciało i nie mamy pojęcia, kto jaką rolę wykonuje, kto jaką służbę ma powierzoną i nie mamy pojęcia, że czasami człowiek, którego nikt nie widzi, na którego nikt nie zwraca uwagę, to może być człowiek, który wykonuje kluczową służbę w danym lokalnym kościele. To może być osoba, która dla wielu ludzi jest nic nieznacząca, ale w Bożym planie jest to jeden z najważniejszych ludzi, którzy w tym czasie i w tych okolicznościach wykonują wiernie służbę, którą Bóg im zlecił. Czy potrafimy znieść się ponad nasze takie ludzkie, partykularne interesy i zacząć to rozumieć? I zacząć patrzeć na siebie trochę innymi oczyma, innym wzrokiem. Zacząć patrzeć nie na to, co widzą nasze oczy, ale zacząć patrzeć na serce. Może wtedy zobaczymy rzeczy, które są przed nami zakryte, których nie rozumiemy. Ale też potrafimy czasami bardzo, mówiąc tak delikatnie, nieładnie się zachowywać w stosunku do pewnych osób, zupełnie nie rozumiejąc, jak niezwykłą służbę wykonują w Bożych oczach, w Bożym planie. To ważne, żebyśmy mieli taką duchową mądrość. Przestańmy patrzeć na to, kto jest wielki według ludzi, a zacznijmy patrzeć na to, kto jest wielki według Bożych planów i według Bożych oczekiwań. Ta ludzka wielkość jest bez znaczenia, bo ona i tak przeminie. Ale ta Boża wielkość trwa na wieki. Tak, trwa na wieki. Biblia mówi o tym, że będą ludzie, którzy otrzymają w wieczności nagrodę. A więc będzie ta wielkość, można powiedzieć, trwała na wieki. Czy jesteśmy ludźmi, którzy potrafią trochę inaczej zacząć myśleć? Rozejrzyjmy się wokół siebie. Zacznijmy traktować siebie nawzajem jak prawdziwych braci i siostry. Zacznijmy troszczyć się o siebie, dbać o siebie. Może się okazać, że tak jak mówi Biblia, że poprzez taką troskę
Będziemy wręcz dbali o aniołów, których Bóg posyła do nas czy do jakiegoś lokalnego kościoła. Ostatnio właśnie w naszym zborze słyszałem bardzo dziwne dwie historie, które trudno było wyjaśnić. Po prostu siostry otrzymały pomoc. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak. Wiadomo, że był to jakiś człowiek, ale nikt nie wie, skąd się wziął. Nikt nie wie, gdzie się rozpłynął. I akurat pojawił się wtedy, kiedy naprawdę była taka potrzeba. Kiedy nie było wyjścia, trzeba było sprawę rozwiązać. I pojawił się ten człowiek. Musimy zrozumieć, że Bóg ma wszędzie swoich ludzi. Wszędzie. Kiedy patrzymy na... Wielu ludzi nie lubi polskiego rządu. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Ale kiedy patrzymy na polski rząd dzisiejszy, to co, uważacie, że tam nie ma Bożych ludzi? Tam nie ma ludzi, których Bóg uznaje za swoich? Tacy jesteście pewni? A niektórzy z kolei bardzo nie lubią opozycji. I co, myślicie, że tam Bóg nie ma swoich ludzi? Że tam nie ma nikogo takiego, kto jest Bożym sługą? No już słyszę komentarze, że gdyby był, to by tam go nie było i tak dalej, i tak dalej. To mi przypomina faryzeusza, który patrząc jak kobieta cudzołożna namaszcza nogi Jezusa, myśli sobie w sercu, gdyby on wiedział, jaka ona jest, kim ona jest, to by nie pozwolił na to. No właśnie my w taki sposób funkcjonujemy. Nasze własne myśli, nasze wyobrażenia o tym, jak coś powinno czy nie powinno wyglądać, przebiegać, próbujemy w jakiś sposób uznawać za, no prawie, że za Bożą wolę. I jak się okazuje, że Boża wola jest inna, no to mamy problem, bo nie chcemy zrezygnować ze swojej woli. Ja chciałbym te słowa też dzisiaj, które w jakiś sposób są słowami zachęty i pociechy dla tych bezimiennych, właśnie do nich skierować. Kochani bracia i siostry, w większości was nie znam i pewnie nigdy nie poznam, ale tylko Bóg wie, ilu ludzi na tym świecie przeżyło, ponieważ właśnie wy modliliście się o tych ludzi. Tylko Bóg wie, jak wielu ludzi przetrwało różne historie, ponieważ był taki moment, którego być może nawet nie pamiętacie, kiedy podeszliście, przytuliliście tych ludzi, podaliście im rękę, powiedzieliście parę ciepłych słów, nic nadzwyczajnego, ale ci ludzie potrzebowali tego tak bardzo wtedy. Być może jakaś drobna kwota wpłacona na czyjeś konto zmieniła zupełnie życie i myślenie tego człowieka i on dzisiaj służy wiernie Chrystusowi. Tych być może jest bardzo, bardzo wiele. Na pewno mogę powiedzieć, że to, że mam siły do tego, aby służyć, aby funkcjonować, to często zawdzięczam bezimiennym modlicielom, którzy wspominają mnie przed Bogiem, którzy wylewają swoje serce przed Bogiem. I którzy wołają do Boga, aby ten dał mi siłę, dał mi moc i mądrość i uzupełnił wszystkie moje potrzeby. Mogę tylko powiedzieć dziękuję, ale tak naprawdę przecież wszyscy wykonujemy tylko i wyłącznie wspólnie służbę dla swojego Boga. Nie jest ważne, czy ludzie nas znają, ale wiecie, co jest ważne? Czy Bóg nas zna? To jest ważne. Czy Bóg cię zna? Bracie i siostro, skoro się uważasz za wierzącego człowieka, uważasz się za wierzącą kobietę, wierzącego mężczyznę, to czy Bóg zna twoje imię? Oczywiście, że Bóg je zna w tym sensie, że nic mu nie umknie, ale czy Bóg wie, że to jest imię jego przyjaciela, jego przyjaciółki? Jeżeli jesteś wierzącym człowiekiem, to czy znasz Boży głos? Czy słyszysz Boży głos? Czy reagujesz na to, co Bóg mówi do ciebie? Bóg czasami może żądać dziwnych rzeczy. Czy człowiek, który przygotował salę na ostatnią wieczerzę, znał wszystkie szczegóły? Wiedział, o co chodzi? Czy na pewno jesteście tacy przekonani, że miał taki niesamowity duchowy wgląd w sytuację i mówi, no tak, tak,
Panie, przygotuję, bo to Twój syn, ostatnia wieczerza, tutaj będą się działy niezwykłe rzeczy. Nie. Ten człowiek po prostu słyszał, co Bóg do niego mówi i nie dyskutował z Bogiem. I przygotował tą salę. Sięgając jeszcze dalej, gdzieś tam głęboko w otchłanie Biblii znajdujemy takiego człowieka jak Noe. No ten akurat nie jest bezimienny. Ale on słyszał od Boga rzeczy, których nikt nie słyszał. Zbuduj łódź. Wszyscy wokół mówili, że jest głupi. Wszyscy wokół się śmiali. Wszyscy wokół kpili, a on budował. Czasami Bóg oczekuje od nas może rzeczy, których nie rozumiemy. Ale one są widocznie potrzebne. Widocznie z jakiegoś powodu są potrzebne. No, cóż mógł myśleć człowiek, który usłyszał, że tego dnia powinien przygotować zwierzę do podróży? Po co? Komu? Kto przyjdzie, żeby przejechać się na ośle? A jednak zwierzę było gotowe, stało. Czy jesteśmy gotowi tak służyć swojemu Bogu? Czy jesteśmy gotowi na taką całkowitą wierność, całkowite oddanie, powierzenie swoich myśli, swoich pragnień, powierzenie całego swojego życia temu, który ma wyłączne prawo do naszego życia? Podkreślam, wyłączne prawo do naszego życia. A jeśli ma wyłączne prawo do naszego życia, to ma wyłączne prawo do wszystkiego, czym dysponujemy. Ponieważ nic nie mamy sami z siebie, ale wszystko mamy dzięki Jego łasce. Kochani, jeszcze raz, przyjmijcie błogosławieństwo, wy bezimienni, wy cisi, pokorni, dalecy od ekranów, od mikrofonów, a jednak tak wielcy w Bożym planie, tak wielcy w Jezusie Chrystusie. Niech Bóg was błogosławi, niech Bóg jest z nami i z wami we wszystkim. Amen.